Po prostu wręcz nienawidziłem chodzić do szkoły, jeśli chodzi. Znaczy, raz, że do szkoły to tak nie za bardzo lubiłem chodzić, a dwa, że nie lubiłem chodzić na późne godziny, wiecie? Bo z jednej strony spoko, można się wyspać i można sobie tam, wiecie, poleżeć, posiedzieć troszeczkę dłużej, ale z drugiej strony w większości przypadków, jeśli ma się na taką godzinę, to też przy okazji kończy się o jakieś tam 16 czy nawet 17, a później jeszcze weź dojedź do domu, jeśli chodzisz do liceum, które jest oddalone gdzieś tam daleko, ewentualnie szkoły, które jest daleko. No i masz, kurde, przepis na wiecie, super spoko, wstanę sobie trochę później, ale później przychodzę do domu o godzinie 18, 16. Więc to trochę głupie. To już wolałbym, szczerze mówiąc, pójść na godzinę 8, skończyć o godzinie 13-14 niż świrować. Ale kończę o 14.40, skracają nam, bo matury... To ile lekcje teraz? Po pół godziny trwają? Kurde, 15 minut obcinałem z lekcji i zobaczcie, ile czasu jest, masakra, zajebiście. No tak, właśnie, bo matury pewne są. Ziomek mi pisał, że dzisiaj właśnie ogarnie. Że był, kurde, łemać. Trzeba mieć konto na lucach, jak się wyświetla luca, to pokazuje się, że możesz zobaczyć swój wallet. Klikasz, no to potem cofasz stronę i znowu możesz wysłać luca. Jeżeli ktoś chce nieskończone lucy, to trzeba mieć konto na lucach, jak się wyśle luca, to pokazuje się, że możesz zobaczyć swój wallet. Klikasz na to, potem cofasz stronę i znowu możesz wysłać luca. What the fuck? Ale zjebany sposób, to tak chyba nie powinno działać moim zdaniem. Revive pet. Lekcje trwają 45 minut. Tak, tylko że przecież ten... skrócone lekcje przecież nie trwają 45 minut. Po pół godziny lekcje skrócone, o to chodzi. Znaczy skrócone, normalnie trwają 45 minut, ale zazwyczaj jak skracają lekcje, to skracają o 10 albo 15 minut. U nas tak było, że jak były matury próbne, to u nas było tak, że lekcje były skrócone o 15 minut, każda. Więc po pół godziny lekcje były. To ledwo co wchodzić do klasy, tak naprawdę już za chwilę dzwonek dzwonił. Czy będziecie w tyczunia? No właśnie tak się zastanawiam, czy tak na chillku sobie by nie wskoczyć jeszcze trochę. Dzisiaj mogę trochę posiedzieć, ale z drugiej strony nie chcę też siedzieć tak jak ostatnio do 3-4 nad ranem, bo to przypał trochę będzie. Ale jeśli chcecie troszeczkę ze mną posiedzieć sobie dzisiaj, troszkę dłużej, no to jak najbardziej możemy posiedzieć i pograć sobie. Na jakim serwerze gra najwięcej? Gram na serwerze Defias Brotherhood i na serwerach połączonych z nim, czyli Scarship Legion na przykład. Normalnie lekcje, serio? A, ale masz przerąbane. No to masz przerąbane. Ciekaw jestem, czy dziś w ogóle mi przedmiot poleci, bo ostatnimi czasy było tak, że zabijałem wszystkie te bossy, które tutaj są i autentycznie nic mi nie leciało. Nic. Chyba przez 3 dni pod rząd nic mi nie poleciało. I Andrzej teraz wysyła milion ten... milion, kurde, lucików, co za cwaniaczek. To jest jakiś bug troszeczkę. Na czym polega łączenie serwerów? Łączenie serwerów polega na tym, że serwery z danej kategorii czasami, w zależności od tego, jak duże są łączone ze sobą. Na przykład wszystkie serwery RP-PVP, takie o takim oznaczeniu, są połączone ze sobą. Stąd też, jeżeli grasz na serwerze Scarship Legion i masz kogoś, kto jest na serwerze Defias Brotherhood, to te serwery przez to, że są... połączone, jakie fajne statystyki, kurwa. To możecie się wchodzić w taką interakcję, jaką byście wchodzili normalnie grając właśnie tym. Grając właśnie... bo do stormu mogę się wrócić, nie? Grając na jednym serwerze. Czyli ja na przykład mając gildię, zobacz, gdzie mój Mimiron, taka gildia. Moja, oczywiście. Mogę mieć osoby, które są z serwera Scarship Legion, Ravenhold, Venture.co i Sporegar. To są serwery, które są połączone. Więc w zasadzie jest to tak, że te serwery mają inną nazwę, ale tak naprawdę to jest jeden i ten sam serwer i tyle, nie? Ja nie wiem, jakie serwery są z jakimi połączone. Wiem po prostu, jakie są u mnie połączone, więc nie wiem, czy jakiś Burning Legion jest z czymś w ogóle połączony, czy tak dalej. Zazwyczaj tym jeden czy dwa serwery są podłączone pod tą. Taki... nie wiem po co, szczerze mówiąc. Sety PvP można normalnie kupić za walutę, czy są jeszcze jakieś dodatkowe wymagania? Za walutę możesz ją kupić. Znaczy teraz ta waluta wygląda mniej więcej w ten sposób, że zdobywając przedmioty PvP, możesz je jakby przekuć w taką esencję i za tą esencję kupujesz przedmioty.
Więc i tak w zasadzie większość lootu, którego zdobywasz z PvP, no zdobywasz po prostu lootując i grając PvP troszeczkę. Burning Dragon chyba nie jest z niczym połączony. Chyba tak, bo to jest dość duży serwer, więc... A czekajcie, to ja tu muszę iść... A, dobra, już wiem gdzie. Czy przy połączeniu Herbalizm i Mining da się zarobić golda na Defiasie? Znaczy, czy da się zarobić? Na pewno da się zarobić golda, ale... Czy to jest opłacalne? Nie mam pojęcia, jak teraz skałki stoją, ale prawdopodobnie tak, coś tam może zarobić. No, na pewno nie jest to jakoś tam wiele w porównaniu, co mógłbyś zarobić robiąc inne rzeczy. Chociażby jakąś profesję czy coś w tym stylu. A czy w tym mogą łączyć się serwery PvP z PvE? Nie. To już nie, to już raczej tak nie działa. To działa raczej tylko tak na takiej zasadzie, że serwery podobnej kategorii i podobnej wielkości są łączone ze sobą. I najczęściej serwery, które są średnie i małe, są łączone ze sobą. Więc tak jak Defias Brotherhood jest dosyć dużym serwerem, takim okej. Okay. Znaczy w porównaniu gdzieś tam do wielu innych serwerów może nie jest jakiś tam ogromny, ale jest jako taki średnio duży serwer. Został połączony z serwerami jak Sporegar, który był martwy. Opowiem wam historię Sporegaru. To jest serwer, który jest totalnie martwy. Przed w ogóle połączeniem ten serwer nie istniał. Dzisiaj rzadko możecie spotkać ludzi z właśnie tego serwera. Otóż w Kataklizmie bodajże, jak jeszcze tego shardingu aż takiego nie było i te serwery nie były połączone, miałem takiego ziomka, z którym graliśmy sobie areny i pushowaliśmy całkiem fajne ratingi. Fajnie nam to wychodziło. No i on w którymś sezonie przetransferował swoją postać na Sporegar, gdzie nie ma ekonomii i nie ma praktycznie nikogo. Wydaje mi się, że na Sporegarze jeszcze są Real Firsty. Że na przykład Real First, nie wiem, Gul'dan czy coś w tym stylu. Tam się przechodziło po to, żeby zrobić na przykład jakieś achievementy i tak dalej. I stąd też ten właśnie mój ziomek, aby wbić Gladiatora, przetransferował się na ten serwer, gdzie battle grupa też była nieco inna i stąd też on właśnie tam pushował ratingi, bo tam nikt po prostu nie grał, nie? Więc z tego ja znam Sporegar, że po prostu jest tak martwy. Ja pamiętam, żeby nie transferować postaci, to zrobiłem postać i do dziś dzień tą postać mam na Sporegarze. Ona ma tam chyba 20 któryś poziom. To jeszcze mówię, no bo w Kataklizmie ja tam pushowałem tą postać troszeczkę, ale tak w sumie stwierdziłem, a dobra, pierdolę, nie chce mi się. I levelowałem właśnie Huntera, żeby dołączyć do tego mojego ziomka. Mam znajomego, który skończył grać na wodku na Sporegarze. Wbił na chwilę chyba tylko w kata i teraz rzadko wbija. To ja się nie dziwię dlaczego. Dziękuję Andrzeju, dziękuję bardzo Andrzeju za twoje ludziki. Więc wiecie, tak to było. NG Leatherworking polecam, robi się Hexwave Buggy i Skygolemy. No, to jest też fajna kombinacja. To jest taki stały gold. Jak masz inżyniery, to możesz robić sobie stały goldzik. Ja teoretycznie też powinien to robić, bo to jest 30 dni i za 30 dni masz tak naprawdę 50 tysięcy golda. Darmowe, czy tam 60. Zależy ile Skygolem kosztuje teraz. Pamiętam, na początku Legionu kosztował strasznie dużo. Ceny poszły w górę bardzo. Głównie ze względu na to, że ludzie farmili wtedy na przykład te kwiatki Starlight Rose. Strasznie dużo tego było i milion botów latało dookoła, żeby na tych mount... O Jezusie drogi. Działo się. No, czekajcie, find group. Azuregos nie ma, kurde. No, tu jakaś grupka się niby dołącza. Tu się niby grupka jakaś tworzy. A, to ta grupka tutaj. No to go. Czy myślisz, że warto teraz zagrać WoWa? Czy wiesz, warto? Moim zdaniem jest dosyć dużo rzeczy, które możesz zrobić. I przede wszystkim jako casualowy player, który może nie do końca grę jakoś mega ogarnia w najlepszym stopniu. No będzie ci łatwiej wskoczyć w tą gierkę. Chociaż nie wiem, czy gameplay będzie dla ciebie aż tak angażujący. To musi być gierka, która ci się podoba przede wszystkim. Wiesz, zainteresować się trochę lore, poczytać. Wiecie, w dzisiejszych czasach troszeczkę w ludziach brakuje takich podstawowych, takich umiejętności pewnie są, tylko takich chęci, jakie były kiedyś, takiej chęci wsiąknięcia w środku. Dzisiaj się pytasz, czy warto grać w WoWa, a kiedyś to było tak, wiesz, tak zaczynałeś po prostu i wsiąkałeś w to, czytałeś o danej postaci, wsiąkałeś w lore, zaczynałeś zastanawiać się nad mechanikami swojej postaci, nad talentami. Później oczywiście to było streamlinowane i osoby, które gdzieś tam znalazły najlepszy build, to było popularyzowane i ludzie najczęściej używali to, co było najlepsze, no nie? Natomiast jakoś tak
samo z siebie to się działo. Ja na przykład też gdzieś tam zainteresowałem się jakimś lorem, tutaj coś z Warcrafta 3, poczytałem nagle, wiesz, Wrath of the Lich King, tutaj jakąś postać, tu coś wchodzisz na jakiś Wolfeda, to poczytasz coś, tu jakiś guida sobie, czy też poradnik poczytasz odnośnie swojej postaci, może coś tam lepszego ogarniesz i wiesz, takiego zaangażowania. Gra może i nie powinna być jakaś tam specjalnie angażująca, na zasadzie, że powinieneś, kurde, spędzać cały dzień siedząc i grając, ale myślę, że czekajcie, wiem jak szybciej tam dojść, bo ja tutaj mam jeden przedmiocik chyba, o ile dobrze pamiętam, w banku powinienem przynajmniej mieć. Czy ja mam Jeevesa przypadkiem? Kurde, nie mam Jeevesa. A nie, Jeeves jest, patrzcie, Jeeves deposit. I czy ja tutaj mam portal jakiś? Ja tu dziś miałem taki przedmiocik, który pozwalał mi użyć ten. Jak ten przedmiot się nazywał? Bo w devices chyba, tak mi się wydaje. Explosive goggles devices. Wormhole generator Pandaria, Gnomish Gravity Well. Steam Tongue Ultra Safe. Nie mam tego Ultra Safe tego, przecież ja to robiłem swojego czasu. What? To ja to sprzedałem może? A, bo to jest zabawka teraz, ja pierdolę, dobra, okej. Przepraszam. Wiem jak tam szybciej przejść. Ostatnio mówiłeś, żeby poczytać na Wolfpedii o lore losowych mobków i przeskakiwać na inne. Dzięki, spędziłem tam 3 godziny, no. I mówię ci, i w ten sposób zaczynasz poznać. O, widzisz, no i teraz ten. Nagle pytasz, co to za koleś jest, o co chodzi? Wpisujesz sobie, wiecie, trog. I nagle zaczynacie sobie czytać o murlokach, skąd się wzięły murloki. I nagle się okazuje, że za murlokami stała inna rasa, jakiś tam dżinniu. I czytasz o tych dżinniu, okazuje się, że tam jakaś wojna była, coś tam. O mój Boże, what the fuck, ja się zamieniam, kurde, w jakiś... Shit. Wypuśćcie mnie. Słuchaj, jak działa Gladiator PvP i jak to zdobyć? Gladiator PvP działa na takiej zasadzie, że... musisz trzaskać areny, wbić dosyć wysoki rating i generalnie musisz być tam w jakiś tam... 0,5% graczy, czy tam 0,25 tabelki graczy. Musi być naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo wysoko na ratingu. No i musi być jednym naprawdę z setek graczy na świecie, którzy osiągnęli ten rating. I w ten sposób dostajesz pod koniec sezonu Gladiatora za swoje osiągnięcia. Czy jest możliwość kupienia suba za ludzcy kapań? Nie wiem? Anjoy? Jakbyś nafarmił tyle, to spoko. Nie ci kupił, kurczę. No. Kiedyś było tego mniej, teraz sama ilość przeraża, ale odnośnie czego? Bo wcześniejszych wypowiedzi coś, tak? Teraz mam DK na Spargar specjalnie dla rare mobów robiłem. No właśnie, to jest no. Na jakiegoś mounta masz teraz oko do dropnięcia? Bo ja Alara. Wiesz co, ja mam Horridona i Jikuna z Throne of Thunder. Mam na pewno Blazing Drake'a, jeśli chodzi o... wiecie... Dragon Soul'a. Skurwiałego Dragon Soul'a. Więc coś tam jest. Jak to było z tym kupowaniem setu PvP za hajs? Nie można kupić za hajs, nie da się. Dlaczego kobiety są głupie? Mówi bezimienna. Tej żarcik, bo kto normalny bierze chuja do buzi? O mój Boże. To był taki żart, taki no... Nie, żeś nie zabłysła, słuchaj, no nie zabłysła, słuchaj. Dziewczyny, składam kompa. Wiesz co, ja nie wrzucam jakiegoś takiego zaawansowanego, ponieważ... no tego Prockan nie będzie tam podkręcał, więc nie mam powodu, żeby jakoś go tam... Jakieś zwykłe chłodzenie takie proste, które jest chyba na... No chyba tam ma moc na 120, na procesory 125 TDP po poboru mocy. A ten procesor, o ile dobrze pamiętam, ma 65 bez podkręcania TDP, więc...
nie powinno się w ogóle w jakikolwiek sposób grzać. Nie śmieszy, no super żarcik, zajebisty. Super, podoba mi się. No, zmiany w tierce, tak, widziałem, no, jakieś tam coś tam się zmienia, no. O mój Boże, jakie to były straszne, straszne żarty walicie, to jest straszne, słabe. Bardzo słabe. Horda najlepsza w Horde Horde, tak, no, ja wiem. Ja wiem. Teraz kofilek mam po 65. No coś koło tego, 65, 75, coś takiego, o ile dobrze pamiętam. Bo to nie jest pod ten i7, 7, 700. Zaraz wam podam. Gdzie jest TDP? Tak, TDP normalnie ma 65 W. Proszę bardzo, 7765. Dobrze mówię. Tylko pamiętaj, że kofilejki mają ten. Kofilejki mają dwa dodatkowe rdzenie w większości przypadków, no nie? Andrzeja, Lucy dochodzą non-stop, kurczę. No widzisz, ja nie wiem jakim cudem on to robi, ale jego ludzcy docierają. Sprawdź jak on to zrobił, skandal, szok. Dobra, find group, znajdźmy grupę. Skurczybyk i Sondre. Sondra. Sign up. Sign out. Co nam Sommer wysyłać? Ja nie klikam to, ja się boję. O Boże, same paladyny, ej, dołączyłem do złego party. You're in the wrong neighborhood, motherfucker. To nie kofilek mają dwa dodatkowe rdzenie, tylko poprzednie generacje mają dwa za mało, to prawda. Nawet nie, to jest no kappa. Czy mam ulubioną profeskę, czy lubisz dopasować klasy rasy, na przykład Hunter i Leather? Wiesz co, nie, ja to tak dobieram po prostu co mi brakuje na postaciach. Gdzieś tam kiedyś miałem coś, no to teraz dobrałem coś, tak? Na zasadzie na Dwarfie mam inżynierię i mining, no to w takim razie na rogu mam alchemię i herbalizm. Jak już to mam, no to w takim razie na moim gnomie mam enchanting i tailoring. No to wiesz, no to po co mam brać dwie profesje, skoro już na jednej postaci wypełniam tego slota? No i między innymi, powiedzmy na DK-u mam jewel crafting, no to po co mam brać jewel crafting na jednej postaci, skoro mam tutaj, nie? Więc sobie po prostu dobieram ten, bo jakbym szedł fantazją, no to bym, kurde, wiesz... Na przykład jedna postać jest pod PvP, kiedyś tak było, bo dużo rzeczy można było używać w PvP z inżynierii. Chociażby w kataklizmie można było na przykład glovesów używać, były enchanty na rękawiczki specjalne, które dawały ci tam troszeczkę statystyk, ewentualnie jakieś takie rakietki, które mogły zadawać obrażenia. Miałeś ten nitro budki, teraz też chyba są, ale na przykład nie działają tam, chociaż nie, na Battlegroundach chyba działają, dobrze pamiętam. Miałeś cloaka z tym, z paralotnią i na dodatek jeszcze miałeś spadochron jeszcze kiedyś wcześniej. Więc tego jest tam pełno, nie? I dlatego na przykład w postacie PvP wybierałem sobie... Ogólnie dla mnie praktycznie zawsze było najlepsze ten... Najlepsza była inżynieria. Dlatego, że no, sprawdzała się praktycznie w każdym aspekcie. I w PvP, i w PvE bardzo, bardzo dobrze działało. No do zarabiania golda akurat było słabe. I trzeba być szczerym. Chociaż tam momentami były takie okresy, gdzie można było zarobić sobie troszeczkę golda. No i do dzisiaj można zarabiać chociażby na tym mouncie właśnie, którego można sobie krafić. Na mountach można gdzieś tam zarabiać. Chociaż no, to różnie bywa z tymi mountami, nie? O kurde, jak to zdradziecko lata. Łapaj Luca, Uki Hiro! Dziękuję bardzo za lucika, dziękuję bardzo. Nie, dziękuję. Łapię Luca, biorę, chowam do kieszeni. Dobra, ci, którzy spadają, papa.
Panie, jakby profeski naprawili i no, trochę brakuje w tej fantazji tych specjalizacji, znaczy tych profesji. Ule, kurde, poleciał przedmiot, teraz zaszalał, zajebiste staty. No i super, kurde, no i wow, jaki model ładny nawet. Powiedziałbym, bardzo ładny model. Spoko wyglądam jak śmieć. A będę miał 900 item level. Nieźle, kurde, Nexuro. Nexuro Gito Kimune. Super sprawa. Horda bez głupich dzieci to nie horda. Na przykład śmieli Tauron Warrior to taki dzieciak. Ja rzucił. Ale żeś się stary odpalił? Tak trochę po czasie, że się odpalił, chłopie. Ale dziękuję ci bardzo za twoje 3 złote heja. No nieźle. Nie tego. Słuchajcie, nie róbcie reputacji temu. Nie chcę, żebym... Wiesz, ja nawet jak jest młody czy coś, no, to nie ma co po prostu robić mu raz, że przykrości, bo może sobie nie zdawać z tego sprawę, że gdzieś tam pajacem zostaje. A to właśnie niepotrzebnie, wiesz, jakby dzisiaj niestety mamy taką kulturę chełbienia głupoty. Jakby za głupotę ludzie otrzymują poklask, wiecie, na zasadzie dobre, no, tak, kurwa, wiecie, taki ćmielik, kurwa, pajac jebany, za przeproszeniem. Gdzieś tam się kręci, coś nam przeszkadza, później pisze do mnie coś, jakieś wypisuje rzeczy i wszyscy takie Więc nie pochwalajmy głupoty, nie głupota nie będzie nagradzana. A najgorsze jest to, że często głupi ludzie, z których się ludzie śmieją, nie uważają tego na zasadzie, o kurde, powinienem się ogarnąć, tylko ale fajnie, jak będę jeszcze bardziej świrował, to jeszcze będę większym pacanem. I to jest tak, że wiecie, że może robią mądrze, natomiast nieświadomie, jak ktoś się z nich śmieje, to wtedy starają się to wykorzystać, tylko nie rozumieją tego, że są popularni przez to, że są głupi albo robią jakieś głupie rzeczy, tylko po prostu jesteśmy popularni, to będę robił to dalej, nie? I wiecie, i w ten sposób zamiast nagradzać dobre, normalne zachowania, dobry content, to w ten sposób głupi ludzie wspierają głupich ludzi i wtedy wszystko jest głupie. Tyle powiem. Skończmy z pochwalaniem głupoty. Nocne marki. A witam, Jakub. Siemano. Na cześć. Nie masz przycisku pod autorona? Rączki są tutaj. O czym mowa? A o niczym. Posypałem troszkę lucami. O, dobrze. O, super. Dzięki za hajs. Dzięki za hajs. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Twitch chat jest głupi. Nie, Twitch chat jest bardziej podatny na głupie manipulacje. O, na przykład powiem, teraz wszyscy piszą makaron. Oj, wszyscy piszą makaron, nie? Nie piszcie makaron, błagam, żartuję. Chodzi o to, że po prostu można bardzo szybko Twitch chat ten. Są jak takie owce czasami. Jak to Rok powiedział. Proste umysły rodzą kolejne proste umysły. O, tak to powiecie dokładnie. Barany jedne. No i patrzcie, no i włączę wam, słuchajcie, koncert waszej głupoty wam włączę. Patrzcie, będziecie na nagraniu, jesteście z siebie dumni, o tu. Nie piszcie makaron i piszą. Ale to jest tak odwrotna psychologia, no nie? Powiesz, nie myśl o słoniach, o czym pomyślisz? O słoniach, oczywiście, że tak, nie? Takie śmieszne. Na co mam zbindowane action bary? Na Numa, na Numpada. A Numpada mam zbindowanego na 12 przycisków na mojej myszce Naga. Hakuna Matata. Dzisiaj jeden bardzo dobry makaron penne. Bolognese po bolońsku. Pomyślę o oddychaniu. Pomyślałem o śmierci. Związanej z nieoddychaniem. O. Perkele. Perkele, no nieźle. Ale bekam.
W jakich miejscach można sadzić nasiona roślin i w jaki sposób najlepiej sadzić? Z kimś czy jak? Najlepiej robić to w grupie, bo wtedy inne osoby mogą też sobie na tym skorzystać przy okazji. O Jezu, jakie dane ciki lecą. Za chwilkę przeczytam. Natomiast lokacje, jedna na przykład z takich lokacji znajduje się tutaj. Widzisz, masz Iron Grove Retreat i tutaj, dosłownie tu. Pod Moonguard Stronghold masz tutaj taką tą rzeczkę i u ujścia tej rzeki, tutaj przy moście, znaczy ujście, no przy tym moście masz jeden spot na przykład na sadzenie. Kolejny spot na sadzenie jest w Stormheim tutaj, dosłownie jak masz to drzewo, ikonkę The Runewood i tutaj dosłownie wokół tego drzewa. W High Mountain jest gdzieś jest, nie pamiętam gdzie, chyba tutaj? Tu, przy tym jeziorku, tutaj, o, tu jest takie jeziorko, chyba tu. A w Walszarach, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie hejtujcie Czmielika, bo przyjdzie gruba z hejtstopu i zamknie Nexusowi kanał. A ja bym panią z hejtstopu, kurczę, bardzo chętnie z nią porozmawiał. Najgorsze są takie osoby, które mają siłę przebicia i są jakby, wiecie, tak bardzo dominujące w trakcie rozmowy. Tylko dlatego, że są niemiłe. Czyli kulturalna rozmowa mniej więcej polega na tym, że ja siedzę i rozmawiam z kimś i argumentuję. I taka niekulturalna osoba, taka pani z telewizji przychodzi do ciebie i wtrąca ci się w półsłowa. I jak mówisz do niej, proszę panią, ale to jest niekulturalne. To nawet w to słowo, że jest to niekulturalne, ci się wetnie. Więc jeżeli byłoby taka wymiana zdań na zasadzie, że ja wyłożę swoje, stop, i teraz ty wykładasz swoje, to myślę, że mógłbym to po prostu porozkładać, jak leci. Wiadomo, dużo w tym hejcie jest... No, hejt jest zły. Hate is bad, okay. It's very bad, okay. Okay, students, today we're going to be learning about hate. And hate speech should stop, okay. Dzięki za 10 golda. Od zera cię pojechałem dwa razy. Tak, wiem, właśnie tak kurde maściłem. Ale dziękuję ci bardzo, że byłeś. Fajnie było pograć trochę golda, nie mojego co prawda, ale... And you should all know the importance of hate speech, okay? It can destroy life, it's bad, okay? Więc tak, no ale problem z hejtem dzisiejszym jest to, że ludzie już nie wiedzą, co jest hejtem, a co nie jest hejtem. I autentycznie wszystko staje się hejtem. Boże, będziemy rozmawiać na filozoficzne tematy. Teraz ja będę wykładam swoje poglądy. Uwaga, zaczyna się. Nie no, serio, autentycznie. Powiesz coś do kogoś i to nie jest hejt, bo ludzie nie wiedzą, co to znaczy. Hejt to jest po prostu, jak komuś się piana toczy z ust i po prostu wylewa się, kurwa, ty mam. Spoko, ale jeżeli powiesz komuś, ej, słuchaj, no bo to tak trochę robisz niefajnie, no nie podoba mi się to już nie jest hejt, ale ludzie właśnie uważają to też za hejt. Czy nasiona z felwortów opłaca się sadzić? Tak, są zajebiste. Zwłaszcza jak felworty są drogie. U nas nawet po 200 golda chodziły jakiś czas temu. Nie jestem na heroiku, ale po co mi heroik? To leci z normala też, już ci udowadniam, popatrz. Mam 25 normal. Madness of Deathwing. Reigns of the Blazing Drake. Wiesz dlaczego nie idę na tego? Na heroika? Bo zobacz, że z heroika leci dodatkowo Lifebinder z Handmaiden, widzisz? Więc wyobraź sobie, że idę sobie na wersję... Jak teraz idę, to mam szansę na tego Blazing Drake'a, no nie? Jak idę na Heroic, to mam szansę dodatkowo na Lifebinder, którego już mam. Więc wyobraź sobie, idę, zabijam Madness of Deathwing i dostaję drugiego Lifebinder tego Handmaiden. No ja bym się po prostu zachlastał, stąd też wolę nie kusić losu, bo to czeka, ja tylko pójdę na Heroic'a i wam mówię, poleci drugi raz. Kutasiarski kurde smok. I wolę nie kusić losu po prostu, dlatego jadę na normal. Zresztą jest łatwiejszy, nie ma paru mechanik i tyle. Krytyki od hejtu. A, właśnie, w tym problem, że... Tak, no to źle określiłem troszeczkę. Krytyka od hejtu, tak jest. Krytyka to jest dobra rzecz, słuchajcie. To jest jak takie wiadro wody. Ludzie mają problem z tym, żeby przyjąć krytykę. Żyjemy w świecie, gdzie... Niestety... Znaczy, niestety. Jakby żyjemy w takim świecie i robimy z naszego świata takie, wiecie, sterylne pudełko, które ma być piękne i ładne. A in fact, ono nigdy nie będzie piękne i ładne. Jakby zawsze gdzieś tam będzie. I teraz wiecie, jakby ludzi zamiast uczyć ignorować takich rzeczy, to ludzi uczy się robić z siebie ofiarę, bo cię ktoś obroni. O to chodzi, że
ludzi nie uczy się już, jak bronić się przed takim czymś, ewentualnie przed takimi zachowaniami, i żeby ignorowali to, albo nie wiem, jakoś wychodzili z tego górą, tylko uczy się ich to, że jak będziesz płakał, bo ktoś cię hejtuje, albo po prostu, że w przegrywanej argumentacji mówisz, że ktoś cię po prostu hejtuje i nagle, wiesz, wygrywasz argumentację, bo ty mnie hejtujesz, to ja już to o mnie rozmawiam, tak? I to jest problem, nie? Że po prostu ludziom daje się, kurde, w łapę sposoby na to, żeby po prostu pokazywać swoje słabości, tym bardziej. Nie wiem, no, co mogę tu dużo powiedzieć. To są trudne tematy, żeby tak jakoś tak przelecieć przez nie tak łatwo. Podoba, jak długo dropiłem Ashes of Alagram WoWa 1,5 miesiąca i za trzecią wizytą na radzie ten mount mi poleciał i przez to zacząłem zbierać, aktualnie jestem na tym samym radzie co ty. Znajdziłem na smoki. No kurde, to życzę ci powodzenia. W każdym razie ja dropnąłem in fact dwa razy Alara. Więc Alar mi poleciał dwa razy. I to była takie troszeczkę prześmieszna sytuacja, jak polazłem dla Becky. Ja, słuchajcie, ja nagrywałem poradnik, jak dropnąć Alara i dropnąłem drugi raz Alara, więc trochę przypał. A, to ja nagrywałem Mounty z Kataklizmu, zresztą to jest gdzieś tam Jaka jest historia tego rajdu? Historia tego rajdu mniej więcej jest w ten sposób, że idziemy w przyszłość, o ile dobrze wiem. I po prostu pokonujemy The Twinga w momencie, gdy rozpoczęła się bitwa o ten, tyle, no, to jest takie trochę pogmatwane, to jest zabawa czasem po prostu. Mamy artefakt Dragon Soul, który zdobyliśmy z instancji, jest naładowany i dzięki temu idziemy do momentu, w którym pokonujemy The Twinga, stąd też po prostu przerywamy tą linię czasu, w której The Twing żył, tak, na takiej zasadzie. Mounty z Kata. A czy nie, Mounty z Kata, tylko Mounty z The Burning Crusade, przepraszam najmocniej. Bo w Kata dropnąłem tego chyba Alara gdzieś tam. Nie dropnąłem w Kata. Gdzie? W mopie dropnąłem? Myślę, że sam nie pamiętam. Chyba w mopie. Alar w Kata. Znaczy nie, no Alar w Kata, no to. Nawet jeśli bym powiedział to w ten sposób, to i tak nie ma nic złego. No w Kata mogłeś dropnąć w Alara, no nie? Tylko rzeczywiście, no dobrze, żeście mi powiedzieli. W mopie dropnąłem, tak, Alaraka. Tak to jest. Widziałem film z Rigi Dropem, no to było beczne. Bo wiecie, jak mi brakuje takich podstawowych rzeczy jak na przykład AoE looting na odległość? Ten lutarang jest tak świetny, tylko to potrzebuje inżynierii chociaż trochę. Ashes of Pandaria, tak. Yes, it just might have worked. Ciężko zdobyć latającego mounta? Nie, na 60 poziomie uczysz się instrukcji, możesz latać. I pierwsze tam gryfy naprawdę dużo kosztują. Tak samo jak idioci w grze, bo są tacy, co wchodzą i mówią Horda to, albo Alliance to, a nie potrafią argumentować swojego zdania. Nawet nie ma co argumentować, no bo to jest gra, kurde, no proszę cię. Czy jak zdobędziesz mounta na tej postaci, to będziesz mógł go używać na innej postaci, na przykład na Doriku, czy trzeba osobno je zbierać na każdej postaci? Kiedyś trzeba było właśnie w ten sposób zbierać, bardzo, bardzo dawno temu. Dzisiaj ta cała kolekcja mountów jest szerowana, tak odpowiadając na twoje pytanie, więc te wszystkie mounty ja mogę używać na każdej mojej postaci. Oczywiście są takie mounty, jak na przykład aliancki, ten, to na przykład tutaj widzisz, masz oznaczenie Alliance, więc to tylko na Alliance mogę używać, to też mogę tylko na Alliance używać, to też tylko na Alliance mogę używać, więc... Po prostu generalnie są wszystkie ten. Jak dropnę tutaj mounta, to mogę mieć go w każdej postaci bez problemu, no nie? Nie ma co argumentować, ale jest tak wygrywa, tak jest. Z KS-a masz darmowego latającego mounta. O właśnie, no jest. Czy Sylvanas widział o holokauście na Teldrassil? Nie ma dowodów na to, że Sylvanas widział o spaleniu Teldrassil. Terrorystyczna organizacja znana jako Horda przyznała się do spalenia Orgrimmaru. Znaczy Boże, na Teldrassilu. Trzymajcie się ci, którzy spadają, papa. Tak to jest. Więc tak to jest, kurczę. Garrosh wiedział o holokauście Terramor? Nie ma dowodów na to, że Garrosh wiedział o zniszczeniu Terramor. Nie mam te teraz na całe konto. Kiedy zaczynałem grać zupełnie na Inkwotów 2, to na nim... kolekcja zupełnie poprzedniego. To ma na nim... Tak, bo to
jest w obrębie cały czas jednego konta. Kiedyś właśnie Flamey miał tak, że miał dużo mountów, kojarzycie Flamey'ego? On miał konto na zasadzie właśnie bardzo podobnej, że miał WoW 1 i WoW 2, ponieważ miał dwa WoWy kupione na jednym World of Warcraft, bo miał jego konto miał jego brat i on osobno. I po prostu te mounty, które zdobył jego brat na koncie WoW 1, Flamey też dostawał na WoW 2, więc nagle wiecie, przychodzi do niego brat i mówi, o stary, słuchaj, bo masz tam tego Alara, nie? Czy tam, chociaż Flamey chyba nigdy nie miał Alara, ale jakieś tam, wiesz, jakieś tam mounty i w ten sposób można sobie razem grać. Chociaż tylko tam jeden chyba minus jest taki, że nie mogli grać razem w trakcie. Nie, chyba można było, bo ja pamiętam, byli tacy goście, którzy też tam grali z bratem. Problem był taki, że jak brat był zalogowany, to na przykład nie było widać, że Flamey jest zalogowany na tym WoW 2, bo to było tak w obrębie jednego konta, dziwną sprawą. Orgrimmar dzisiaj padł, no bardzo ładnie, jestem dumny z was, chłopaki. Jeszcze się sami zorganizowali, sami poszli nawalić kurde hordę, super sprawa, bardzo mi się to podoba. Soda, 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 Sommer. No nie, dzisiaj z tymi subami też się dowalili do pieca, kurde. Izak, Dis, Śmieć Dźwiedź, inne jakieś takie, kurde, śmieszkowe kanałek. Soda Kłopin, znaczy Slayprox Popin. Jeżeli miałbym wybrać jakiś serwer, to lepiej wybrać tam, gdzie na przykład 90% graczy gra tą frakcją, czy lepiej szukać serwerów, gdzie są zbalansowane. Zależy, czy szukasz PvP, czy PvE. No bo jeżeli szukasz doświadczenia PvE... Przepraszam, Nocy. Dzisiaj wstałem wcześniej. No to wiesz, no to jak szukasz PvP doświadczenia, no to tak trochę głupio, jak twoja frakcja jest dominująca, bo w takim dodatku Battle for Azeroth, no to tak trochę średnio będzie, nie? Chociaż i tak to będzie pewnie shardowane. No to wtedy jak szukasz tylko rajdowania, no to szukasz obojętnie wtedy tak naprawdę ci jest. Ale wiesz, zawsze masz jakąś opcję, jeśli masz serwer, gdzie masz 50% Alliance, 50% hordy, no to zawsze masz mniej więcej taką szansę, że jeżeli na przykład coś ci się nie spodoba w hordzie, i będziesz chciał się przetransferować na Alliance, to nie masz problemu, bo tam też będą aktywne gildie. A jak na przykład jesteś na serwerze, gdzie masz 90% hordy, Alliance nie istnieje, no to jakbyś chciał zmienić frakcję czy coś, no to wtedy masz problem, bo tam nie ma żadnych gildii ani nic, nie? Wtedy musisz iść na kompletnie inny serwer. Kisie zapłacił temu typowi od Twitcha, zawsze zapinam. Aster? Tak, Kisie Astera ten... Aster jest pracownikiem Twitcha, który jest Polakiem, mieszka w Anglii, ale dobrze pamiętam teraz. Znaczy, pracuje w siedzibie w Anglii. I ogólnie jak coś trzeba robić, no to on się mniej więcej tam zajmuje tymi ludźmi z Polski. Więc jak ja na przykład mam jakiś problem z Twitchem, to często do Astera piszę, chociaż często mnie zbywa i mówi, i napisz do supportu. Ja mówię, to po chuj ty jesteś. Nie, ale tak serio, to wiesz, mam pełno swoich obowiązków. Cześć Tontonku, przyszedł kurde mój ulubiony Tontonek, kurde, ze swoją super emotką. Już gada zmianę frakcji. Nie, tylko ci tłumaczę, nie? A ty ogrywasz serwery PvP czy PvE? Ja gram na serwerze PvP. No, wiesz, grałem przez bardzo długi czas. Ten serwer, na którym grałem, czyli Terenas, to był serwer PvE. Ja tam zacząłem grać przez przypadek, no bo tam, wiecie, jak zaczynałem grać w World of Warcraft, to nie interesowałem się tak naprawdę, co to są serwery, nawet nie wiedziałem, że są jakieś serwery. I wiecie, jak zalogowałem się po raz pierwszy do gry, to nawet nie patrzyłem, gdzie zakładam postać, bo od razu tylko kliknąłem create, byłem tak podniecony, wiecie, 12-letni chłopak, tak, gram w World of Warcraft, i zacząłem grać, i jakoś tak wyszło, że zacząłem grać na tym serwerze. Swoją drogą, kiedyś Terenas był naprawdę dużym serwerem, naprawdę był bardzo fajnym serwerem, był bardzo żywe, fajne community. No i dużo zawdzięczam temu serwerowi, jeśli chodzi o, wiecie, o ludzi, o doświadczenia, jakie gdzieś tam miałem, o gildie, z którymi grałem, naprawdę było bardzo, bardzo fajnie. Natomiast w którymś momencie zacząłem być taki, wiecie, temperamentny chłopak, wiecie, w którymś momencie dorasta i chcę już nie napierdalać zwykłych smoków, tylko chcę już, kurde, jebać frajerską hordę na ryj, nie? I troszeczkę zapragnąłem tego PvP i zawsze bolało mnie to, że farmiłem sobie, powiedzmy, jakieś tam skałki, latałem, kurde, po krańce, nie? Szolazar Basin we wodku i wiecie, jakiś ork, kurde, śmierdzi, kradnie mi skałkę. Ja nie mogę mu nawalić w ryj, wiecie, mogłem sobie włączyć PvP, ale jeżeli on nie włączył PvP, no to nie mogłem go bić, nie? I to było strasznie słabe. I zawsze mi imponowało to granie na serwerach PvP. Nawet sobie zrobiłem gdzieś tam kiedyś DK'a, tam na 58 poziomie chyba jakiegoś Taurena i chyba Draenea, mówiłem. I sobie na tych postaciach biegałem po prostu na Hellfire Peninsula i zabijałem wszystkich ludzi na Vecnilash, tak się na serwerze nazywał, Vecnilash.
Jak jest na defiasie? Na defiasie jest 50-50, bym powiedział. Znaczy, no coś w okolicach 50%. 50 na 50. Jest bardzo, bardzo fajnie wybalansowanie. Więc akurat defias jest całkiem spoko zrobiony. Pom, 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 pom. Trzymaj się, Terrorku, papa. Dzięki, że dzisiaj padłeś. Trzymaj się, dobranoc. Trzymaj się, Somerek, papa. Dobranoc, życzę. Siema, tak lubiłem twoje filmy. Cześć, Mojo Motor. Cześć, a to bardzo miło. A to bardzo miło. Fajnie, że padłeś na stream, żeby mi to powiedzieć. Siema, lubię twoje filmy. A idę dobrze. Motywuję do roboty. Jestem ostatnio bardzo zadowolony, jak to gdzieś tam, jak filmy są odbierane, jak to fajnie gdzieś tam leci. No i nic, no, to sprawia, że się chce człowiek starać i jechać dalej, robić jakieś fajne rzeczy, nie? Są serwery rosyjskie, niemieckie, brazylijskie, meksykańskie, a polskiego brak. Dlatego, że na polskie Blizzard ma wyrąbane, niestety. Niestety, już wiele razy o tym mówiłem. Zabiłem sobie tutaj bossa. Kurde, nie! Będę musiał poczekać. O, na heroiku to od razu chyba tam zabijało. Pamiętam, jak ten nam koleś przyszedł. No tak, ale wiecie, no czym jest jeden serwer w porównaniu do całego community, nie? Serię Zielonych Światów. No, znaczy fajnie, fajnie. Bardzo, bardzo spoko, że ludzie się tam interesują World of Warcraft i fajnie, że moje treści jednak gdzieś tam docierają. Znaczy, jest parę takich trików, które używam, jeśli chodzi o to, ale chyba zrobię taki filmik. Podoba wam się behind the scenes, taki ten, wiecie, ten materiał taki za kulisami. No, zrobię coś podobnego, tylko że bardziej tak skupiony na kanale i co robię? Co robię, takie małe rzeczy, które sprawiają, że moje materiały są spoko. Tak doglądają. Znaczy, żeby dużo nie spoilerować jakoś tak za bardzo. Wiecie, są tam jakieś takie ten, ale myślę, że detal tkwi w szczegółach, moi drodzy. Pamiętajcie, detal tkwi w szczegółach i jest dużo takich małych rzeczy, które te.